Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Proszę państwa, rozmawiamy o tym, co się dzieje w Parlamencie Europejskim, bo znowu na tapecie, że tak powiem kolokwialnie, jest Polska. Kolejny raz już mówi się o praworządności w naszym kraju i pada wiele oskarżeń pod adresem Polski. No najgorsze, że te oskarżenia padają również z ust Polaków, posłów, którzy są wybrani przez nas do Parlamentu Europejskiego i reprezentować powinni właśnie interes Polski, a nie działać przeciwko. Tutaj chciałam pokazać państwu fragment poniedziałkowego wystąpienia pani Sylwii Spurek, eurodeputowanej, kiedyś z Wiosny, ale szybciutko jak się znalazła w Parlamencie Europejskim, to zrezygnowała z przynależności do tej partii i jest posłanką niezależną, eurodeputowaną niezależną, chociaż związaną ze środowiskiem, z frakcją socjalistów w tym parlamencie. Nie powiem, że pani Spurek jest główną osobą, która różnego rodzaju opinie na temat Polski w tym parlamencie kolportuje, ale na pewno wyróżnia się w tej dziedzinie. Proszę o fragment. Polska od lat nie respektuje praw człowieka osób LGBT+. Brak związków partnerskich, nawet nie mówiąc o równości małżeńskiej. Brak nowoczesnego prawa uzgodnienia płci. Brak edukacji antydyskryminacyjnej. Osoby LGBT+ nie są chronione przed mową nienawiści i przestępstwami z nienawiści. Teraz do tego doszła jeszcze nienawiść wobec osób LGBT ze strony rządu, brutalność policji i strefy wolne od LGBT. Jakie prawa LGBT, panie mecenasie, nie są w Polsce chronione? Bo ja rozumiem, że konstytucja chroni prawa każdego obywatela bez względu na jego orientację płciową, rasę, wyznanie, zawód. Bez dyskryminacji. No właśnie. 32 z jakiegokolwiek powodu. Więc albo jest tak, że wszyscy obywatele, niezależnie od orientacji, mają te same prawa. I ja nie znam przypadku, by kwestionowano jakieś powszechne prawo w odniesieniu do osób z grupy LGBT, natomiast nie ma jakiejkolwiek podstawy do nadawania tej grupie praw innych czy lepszych od powszechnie przyjętych. No dobrze, ale ci, którzy wspierają żądania środowiska LGBT w różnych aspektach ich życia, powiedzą, no dobrze, jeżeli mamy równe prawa, to dlaczego nie możemy zawierać związków małżeńskich i dlaczego nie możemy adaptować dzieci? A to dlatego, że konstytucja przyjmuje zasadę ochrony małżeństwa i wszystko to, co służy małżeństwu, jest przywilejem ze strony państwa. To o tym się zapomina. Wspólne opodatkowanie małżonków, cała sfera podatkowa, całe przywileje spadkowe, one służą małżeństwu, a służą małżeństwu dlatego, że ono jest przeznaczone, nie przeznaczone. Jego celem czy zadaniem jest prokreacja, jest to, żeby w tym małżeństwie rodziły się dzieci, nowi obywatele. To trzeba o tym jasno pamiętać. I dlatego, jeżeli jest związek, który tego celu nie spełnia, ważnego z punktu widzenia społecznego, to rodzi się pytanie, dlaczego ma mieć takie same prawa jak tamta grupa? I to jest pytanie, to jest temat do poważnej dyskusji. Wszystkie inne sprawy związane z informacją w szpitalu o stanie zdrowia, z testamentem, z czymkolwiek innym, to są do załatwienia drogą umowy. Problem jest tylko w czym innym. W tym sporze pani odczytywała spór według Ordo Iuris z parlamentem na temat ideologii owej LGBT. Przecież powszechnie wiadomo, że w Polsce od lat, od wieków są ludzie odmienni seksualnie i Polska jako państwo bez stosów nigdy przeciwko tym ludziom nie występowała historycznie, poza okresem właśnie komunistycznym, ale to już zostawmy na boku. Nigdy homoseksualizm nie był penalizowany. Oczywiście, my odziedziczyliśmy po odzyskaniu niepodległości prawo zaborców i dopiero w 1936 roku został uchwalony polski kodeks karny, gdzie nie penalizowano homoseksualizmu. A w niektórych krajach europejskich w latach 70. dopiero odstąpiono od tego. Druga rzecz. W związku z tym orientacja nigdy nie była w Polsce problemem. Natomiast jeżeli jest grupa, która powiada, naklejając na drzwiach Bazyliki Świętego Krzyża, że jest walka, idziemy do przodu, naklejają anarchistyczne maseczki w figurze Chrystusa historycznej, to wtedy mówimy o pewnej grupie, o pewnej ideologii czy o pewnym pomyśle na zwalczenie tradycyjnej instytucji rodziny, tradycyjnej w polskiej kulturze, tradycyjnej ochronie rodziny i religii przecież. Tak naprawdę to jest spór typowo, on się
ujawnia w każdym przypadku. Jest otwarta wojna wypowiedziana Kościołowi i ludziom wierzącym, którzy zaczynają coraz częściej mówić, że oni się czują dyskryminowani. No, ale to jest powtórka z historii, bo bolszewicy i Marx też uważali, że Kościół należy zwalczyć, bo Kościół jest ostoją tego konserwatywnego społeczeństwa opartego o rodzinę i tak dalej. I się nie udało. Chciałam zapytać panią profesor, czy miała okazję zetknąć się z Juanem Fernando Lopezem Aguilarem, bo on jest twarzą tej całej krucjaty przeciwko Polsce. Hiszpanie mają o nim bardzo złe zdanie. Mówią, że to najgorszy minister sprawiedliwości w dziejach Hiszpanii, człowiek Zapatero, który zdewastował prawo w Hiszpanii. A kiedy został w 2004 roku ministrem sprawiedliwości, na spotkaniu z prawnikami powiedział, trzeba, nie przychodzę po to, by ulepszać prawo, ani bronić praworządności, tylko przeprowadzić rewolucję. Rewolucja w prawie ustanowi nowy porządek społeczny, którego prawica nigdy już nie zdoła cofnąć. I taki porządek społeczny, który w Hiszpanii zafundował minister sprawiedliwości, oskarżany o to, że zniszczył hiszpańską konstytucję, bo jest jedynym krajem na świecie, gdzie mężczyznę dyskryminuje się z racji płci. Prawo czyni go domniemanym przestępcą. Taki porządek pan Aguilar chce zafundować także naszemu państwu. Nie, ja nie miałam możliwości spotkania tego pana, ponieważ właśnie w czasie, kiedy myśmy wchodzili do Unii od 2004 roku do 2009, byłam posłem, ten pan wtedy właśnie pracował na swoim stanowisku w Hiszpanii. To, że ma złą opinię, czy ma dobrą opinię, ja bym się nigdy nie ośmieliła polemizować z oceną Hiszpanów. Jeśli oni tego typu opinie wyrażają, mają ku temu na pewno wiele, wiele, wiele uzasadnionych powodów. Zresztą z niesmakiem obserwowałam zachowanie tego pana w czasie jednego ze spotkań z przedstawicielami polskiej opozycji, kiedy on zupełnie rozgoryczony, rozkładając ręce, mówił: zrobiliśmy wszystko w Parlamencie Europejskim, żeby wam pomóc. Co jeszcze możemy zrobić? Więc człowiek ukierunkowany tylko na współpracę z polską opozycją, zupełnie nie interesują go argumenty drugiej strony, nie interesuje go stan faktyczny, nie interesują go przypadki, które, załóżmy, są podrzucane do Parlamentu Europejskiego, a są fake newsami. Zresztą z tej wypowiedzi pani, którą wcześniej pani cytowała, nie pamiętam nazwiska, pani, która mówiła o tym, że w Polsce się wszystko narusza, łamie, że równości nie ma, to jest zupełnie mylne pojmowanie zasady równości. Polscy obywatele, korzystając z równego traktowania, korzystają z tego traktowania, zresztą pan mecenas to wspomniał, w oparciu o rozdział drugi polskiej konstytucji, prawa człowieka i obywatela. Natomiast pani, która mówiła, chciałaby zasadę równości rozciągnąć w kontekście europejskim i uważa, że w Polsce grupa, o której mówi, czyli grupa przedstawicieli LGBT, powinna mieć prawa takie, jakie mają te osoby we Francji, w Niemczech, w Holandii i tak dalej. Tak nie rozumie się jak raz zasady równości w tym przypadku, albowiem ta sfera oceny właśnie etycznej pozostawiona jest państwom członkowskim. Każde państwo reguluje te kwestie we własnym prawie i każde decyduje, jaki zakres uprawnień przyznać grupom mniejszościowym. Zasada jest tylko jedna: nie wolno ich dyskryminować, ale nie jest dyskryminacją fakt, że w Polsce nie ma małżeństw homoseksualnych, że nie ma ku temu przyzwolenia, albowiem tego prawa w polskiej konstytucji i w polskim prawodawstwie nie ma. Ono jest w innych państwach, które tak chciały sobie te kwestie uregulować. No właśnie, pani profesor, ale rzeczywiście przykro było przysłuchiwać się tej debacie w Parlamencie Europejskim w poniedziałek, kiedy posłowie opozycji, pani Spurek, pan Halicki, w taki sposób wyrażali się o Polsce. Oczywiście nasi posłowie próbowali przeciwstawić się tym oskarżeniom, ale znalazł się jeden sprawiedliwy spoza Polski, to pan Maksymilian Krach. Co prawda on jest przedstawicielem partii niemieckiej, która w Niemczech budzi duże kontrowersje, to jest partia eurosceptyków, ale on chyba powiedział prawdę, powiedział, o co w tym wszystkim chodzi. Posłuchajmy.
Są to dokumenty nieuczciwe, niesprawiedliwe, których celem jest wymuszenie implementacji w Polsce polityki lewicowej wbrew woli Polaków. Polacy wybrali konserwatywną większość i konserwatywnych polityków. Polityka w sprawie wymiaru sprawiedliwości i nominacji sędziów to jest standardem europejskim, tak, w Polsce, ale Niemcy nie mają tego standardu, bo przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego był członkiem partii politycznej i został bezpośrednio nominowany sędzią, a potem przewodniczącym tego Trybunału. Czytałem Kartę Praw Rodziny w Polsce i mogę tylko pogratulować Polakom, że mają taką politykę, która koncentruje się na rodzinie, gdzie jest mamusia, tatuś i dzieci. Opozycja wobec teorii gender to nie zwalczanie osób homoseksualnych czy mniejszości seksualnych. To tylko oznacza, że my nie chcemy, by te teorie były nauczane w szkołach czy uniwersytetach, by legły u podstaw przyszłej polityki w naszym kraju. Węgry i Polska poszły w kierunku polityki konserwatywnej. Jest to ich suwerenna decyzja. Ludzie mają prawo wybierać politykę dla swojego kraju. Nie jest to naruszenie traktatów i mogę moim kolegom, grzankom z Polski powiedzieć, idźcie swoją drogą, macie rację. Dziękuję bardzo. Prosto, jasno wyłożył niebiecki eurodeputowany. O co w tym wszystkim chodzi, panie mecenasie? No chodzi oczywiście o to, że jak się nie udało w wyborach, raz, drugi. Jak się nie udało przy użyciu COVID-u i podmianie kandydata, no to każdy sposób na powrót do władzy słusznie wybrany, jak powiedział pan Halicki. I teraz zaczyna się już pewien problem. To ja, gdy on mówi, że w Polsce szaleje mowa nienawiści, to ja muszę powiedzieć tak, to ja jako szarańcza pisowska. Przywódca partii powiedział, że nie chce, żeby szarańcza pisowska uczestniczyła we władzy. Ja jestem człowiek spokojny, ale ja siłą rzeczy do tej szarańczy się muszę zaliczyć. Jakiś podział budowany, jakież zasady, jakieś kagańce na media są nakładane w tej chwili, o czym mówił pan Halicki i tak dalej, i tak dalej. I teraz jest pytanie zupełnie inne. W Polskim Kodeksie Wyborczym w artykule 330 powiada się, że posłowie do Parlamentu Europejskiego są przedstawicielami narodów Unii, państw Unii Europejskiej. No jak raz naród polski, korzystając ze swoich uprawnień, tak chciał, wybrał tę władzę, jaką chciał. No nie ma innego trybu. To teraz jest pytanie, jak przeciwko woli suwerena pan poseł Halicki w Parlamencie Europejskim występuje, bo to do tego się sprowadza. Chyba że reprezentuje inny naród Unii Europejskiej. Zaczynają się piętrowe oskarżenia, które prowadzą do prostego bardzo pytania. Czy każdy sposób dojścia do władzy jest umotywowany, każdy jest dozwolony. Ja prawdę powiedziawszy uważam, że przekroczone są granice i tu Jacek Sariusz-Wolski powiedział prawdę. On nie powiedział, że czasami posłowie między sobą witają się, jak tam się targowica miewa. Używają tego terminu, który nie jest towarzyskim nietaktem, ale oni to tak mogą odbierać, że jest jakby interes państwa, z którym oni muszą się zgadzać. Artykuł 82 Konstytucji powiada: obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczpospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne. To teraz tak, obywatele uznają, że dla dobra wspólnego trzeba powołać rząd owej szarańczy pisowskiej, a władza z panem Halickim, władza pana Halickiego nęci z drugiej strony i prowadzi do lżenia interesów Polski. Zapytajmy jeszcze w tej części programu panią profesor, jak to jest z tą lojalnością europosłów, bo w takiej rozmowie w mediach społecznościowych ze mną pani profesor Pawłowicz powiedziała, że jest taka podwójna lojalność, ale przede wszystkim europosłowie są przedstawicielami wspólnoty europejskiej i że ten interes wspólnoty europejskiej no jest w ich wykonaniu nadrzędny w stosunku do tego, co my uważamy za
odniesienie do artykułu 82 Konstytucji, czyli dobro wspólne Polaków, nie działanie przeciwko własnemu państwu, a obrona jego przed różnego rodzaju zakusami. I teraz jak jest, pani profesor? No jak chronieni są posłowie, europosłowie immunitetem i właściwie wszystko wolno im powiedzieć, każde kłamstwo, wszystko. Jedno zdanie, bo przejdziemy potem do następnych tematów. Każdy poseł w Parlamencie Europejskim obok swego nazwiska ma frakcję, do której należy, i dwie litery określające państwo, z którego pochodzi. Stąd każdy poseł z Polski przy swoim nazwisku ma także literki PL. To identyfikuje go jako posła z Polski. A to, że on w Parlamencie Europejskim tworzy prawo, które stosuje się na całym obszarze Unii Europejskiej, więc musi brać pod uwagę także interesy szersze niż tylko interesy własnego kraju. To jest tak jak w Polsce. Poseł wybrany przecież do Parlamentu Polskiego z województwa mazowieckiego, z określonego okręgu, nie reprezentuje tylko województwa mazowieckiego, ale cały kraj. Ale stara się nie działać przeciwko właśnie. Stara się interesy województwa przywołano do porządku. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, w tej części kończymy. Wrócimy jeszcze do tematu Parlamentu Europejskiego i tego, co tam Polskę spotyka za parę minut. Proszę z nami zostać.